W porządku, jesteśmy z powrotem w zakażonym świecie The Last of Us. Z tego co pamiętam, to ostatnio bardzo mocno i intensywnie eksplorowaliśmy tą miejscówkę, po czym udaliśmy się właśnie na tą drabinę, tylko nie wiem dlaczego zasejwowało mi, jak jeszcze na nią nie wszedłem, ponieważ ja już byłem na tej drabinie i nawet tutaj z tej drabiny spoglądaliśmy na naszą kolejną miejscówkę, czyli właśnie na ten most, na który musimy się dostać. Więc to już było. Zakończyliśmy... Ej, teraz mnie będziesz blokowała? Kurde. Już raz poblokowała mi przeciwników, za co jej dziękuję. Ale mnie to może lepiej niekoniecznie. Dobrze. Schodzimy z tego tira. I cóż, kontynuujemy. Ja sobie jeszcze muszę tylko... przypomnieć co i jak, czyli tak, kucało się, oj, sorry, kucało się kółeczkiem, kwadracikiem się to, x-ikiem się nic, trójkątem się nie wiem co, tym się biegało, tym się robiło te swoje podchody, ok, tym się celuje, a tym się pewnie strzela, ok, jasne. Military preparatory school. Yeah, nice way of saying orphanage. I wonder what happened to all these kids. Well, this place has been out for a good stretch. They ain't kids no more. Meaning they're either hunters trying to kill us, or they're dead. Or they got away. Dobra, eksplorujemy każdy kąt. Co prawda, jeżeli chodzi o zasoby... to jestem tutaj całkiem bogaty, wydaje mi się, bo mam dosyć sporo amunicji. Tak łącznie około 50 naboi mniej więcej we wszystkim bym policzył. Plus te bronie, które nie są jeszcze tutaj wyjęte. Więc myślę, że jest ogólnie nie najgorzej. Do tego mam jeszcze kijaszek z jednym uderzeniem mocniejszym. Down of Wolf Part 2, ok. Does he totally gutter by the end? Nobody gets gutted. It's a dumb teen movie. Who dragged you to see it then? I don't know. Just stay focused, all right? Czyli zobaczcie, nie powie Ellie, Joel nie powie Ellie, że miał córkę w jej wieku. Podejrzewam, że ponownie odnajduje się w roli ojca i nawiązuje z nią właśnie taką ojcowską więź. Okej, tu mamy kilku przeciwników. Na szczęście są to zwykli ludzie. Na razie najcięższym przeciwnikiem dla mnie są ci klikacze, których nie można zwyczajnie sprać na kwaśne jabłko, nie tracąc przy tym zasobów amunicji. Ludzie są w miarę spoko, bo można się do nich podkraść i ich zadusić albo przebić ostrzem. Natomiast klikacze, no i ten puchacz cały, nie, będę go nazywał puchaczem już wieczność, także Red Queen, to twoja zasługa. Nawet trochę ten puchacz do niego pasuje. Mamy tutaj chyba trzech przeciwników. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy powinienem tutaj gdzieś górą wskakiwać, czy bardziej właśnie tymi okienkami. Przejdźmy się jeszcze z drugiej strony. Staram się tutaj jakoś tak przemknąć niezauważony. Tutaj, cyk. Tu sobie zajrzyjmy. Jest zamknięte. A tutaj? Dobra, tutaj jest jeszcze dwóch. Jeden chyba stoi tutaj za tymi śmieciami, śmiećmi? Za tym kontenerem na śmieci. Tutaj w rogu nic, tu nic. Spróbuję się do niego zbliżyć. Okej. Chyba on będzie naszym pierwszym przeciwnikiem. Oprócz niego... tam jest jeszcze chyba dwóch kolesi, ale oni go nie widzą, moim zdaniem.
Take it easy. Everything's cool, man. Schowamy się. Tutaj już. Okej. Okay. Czemu ostrzem? Miałem go zadusić, a coś chyba nie to wcisnąłem, co chciałem. Ale trudno, ostrzem też może być. O cholera. Nie mam składników na kolejne ostrze. Okej, okay, tu mamy na fulla. Dobra. No nic, ważne, że udało się pozbyć jednego z nich. Mamy chyba jeszcze tylko dwóch. Więc teraz zrobimy tak. Mamy jakąś cegłę? Mamy w razie czego. Tędy sobie wejdę. Ale tam jest dwóch. I tylko tych dwóch. Okej, okay, ona jest na szczęście niewidzialna, więc spoko. Pomóż! Wiem dlaczego, a wiem dlaczego, dobra. Chciałem rzucić cegłą, ale zapomniałem, że żeby rzucić cegłą, trzeba wycelować najpierw w ten sposób. A jak się tego nie zrobi, to on po prostu nawala tą cegłą jak deską. Dobra, to był mój błąd w sterowaniu, już go naprawiamy. Już go naprawiamy, jest git. To był zwykły wypadek przy pracy w postaci zapomnianego sterowania. A, dobra, bo ja wcisnąłem trójkąt, to wszystko wyjaśnia. Duszenie jest pod kwadratem, co nie? To jest po prostu kolejna moja pomyłka w sterowaniu. Więc odzyskałem jedno ostrze, co jest spoko. Dobra, oni sobie gadają. Okej, okay, usłyszał nas w krzakach, więc schowamy się. Na szczęście, nie wiem, to jest troszeczkę dla mnie bezsensowna mechanika, że oni nie są w stanie widzieć tej Eli. Zobaczcie, gdzie ona jest schowana. A gościu sobie o tutaj przychodzi normalnie. To jest komedia dla mnie. To jeżeli miałbym się tak naprawdę solidnie do czegoś przywalić, to by było właśnie to. O kurde. Dobra. Pamiętam, że... Tutaj była rurka właśnie. Oj, cholera. Którym to tym? Ja wolałbym tą rurkę. Okej, okay. I tutaj jeszcze sobie musimy oczywiście tą miejscówkę sprawdzić pod kątem zasobów, rzecz jasna. Tak, żeby nic nas nie ominęło. Buteleczka. Tam jesteśmy. No i niby ciekawe, co ja mam z tym samochodem zrobić. Coś rozkminimy za chwilę wspólnie. Nie sądziłem, że tutaj muszę być aż tak mocno przykitrany. Nie, to jak blokowała łazienki, to jest hit. To będzie 16 odcinek na YouTubie. Po prostu to będzie chyba, nie wiem, hit hitów na YouTubie. No, musimy po prostu przemknąć obok tej wieżyczki w momencie, kiedy zwyczajnie nie patrzy w naszą stronę. No bo co tu innego można rozkminić? Znajdź sposób na ominięcie ciężarówki. Dobra.
co, on mnie tu widzi? Czyż to jakiś żart? Jak on może mnie tu widzieć? Przejrzyjmy jeszcze te półki. Nic tu nie widzę. Ok, czyli teraz jak zobaczcie, widzicie? Jak jestem tam, gdzie ciężarówka nie patrzy, to ona mnie nie widzi. Proszę. Widzimy? To prawda, akurat się zaczyna odwracać, jak ja zaczynam wstawać. Co jest trochę podejrzane. Ale o, kurde, sorry, wywróciłem butelkę z wodą. Na szczęście zakręconą, chyba? No, zakręconą, okej. Okay. Znowu bym coś zalał. Zobaczmy, jak reaguje szybko na to, że wstaje. Halo? No, dosyć szybko. Myślę, że to nie jest dobra droga. Będziemy musieli prawdopodobnie udać się tędy. Ciekaw jestem, czy ja jestem w stanie odwrócić uwagę ciężarówki. Wiecie, tak? Jakąś cegłą. Okazuje się, że mogę. Teraz już chyba wiedzą, że tu jesteśmy. I nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Muszę się dostać do tamtych drzwi. Innej opcji nie ma. Czekam, aż zużyją serię. Dobra, zużyli serię. Oj, kurde, nie pomyślałem z kolei, że tutaj przecież mogą być zbiry. Co jest? No dawaj, zepsuj się. Wiem, że tego chcesz. O! O! No! Go! 3, 2, 1! Go, go, go! O, ty kurde, szybki. A teraz gdzie on jest? Chyba nie jestem w stanie go wykryć. Przez te wszystkie rzeczy, które się dookoła nas dzieją. A, tu już jest, patrzcie, jaki szybki. To jest chyba ninja wśród zbirów. No dawaj, 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 dawaj. Chcecie mieć z głowy. Chcę się dostać szybko do tego pokoju z wybitą szybą, bo tutaj. No dawaj, dawaj. Dawaj. Nie idzie. Okej. Nie do końca o to mi chodziło, no ale trudno. Dobra, możemy wytworzyć coś z nożyczek, ale nie mogę. Nie mam taśmy. Dobra, może znajdziemy zaraz jakąś. Coś, szmatki. Szmatek też już mam masę. To użyjemy sobie apteczki. Tylko półtorej paska sobie nie przewrócę. Ale chciałem wytworzyć po prostu nową. Żeby zużyć szmatki, po to, żeby teraz to podnieść. Chyba nam trochę odpuściła ta ciężarówka. Zauważcie, że jesteśmy, można powiedzieć, w zombie apokalipsie. A najbardziej i tak naprawdę musimy się obawiać ludzi wciąż. To jest po prostu chyba najgorsze, wiecie? Zamiast się przejmować tymi zagrzybiałymi, kurde, jakimiś maskaczami, to ja się muszę przejmować, czy mnie ciężarówka nie trafi, co nie? Chyba jesteśmy tu bezpieczni?
roboty. Dobra, jestem. Będzie ich więcej. Więc musimy być gotowi. Rurka mi się już kończy. Ale damy radę. Butelka. Patrzcie, cały czas nie daje nam spokoju ta ciężarówka. Ten już magnata. Już umarł? Dlaczego tak szybko zrobiłem? Na jedno kolanko? Chyba już był ranny po prostu. Nie wiem, czemu tak szybko. Nie widzę tu żadnych naboi. O kurde! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, Eli. Idziesz? Nie chcę tu wbiegać sam, trochę się cykam. Z nią to zawsze, wiecie, coś zablokuje. Drzwi, jakieś przejście. Nie wiem, czy tędy mam iść. No to jest chyba jedyna ścieżka, więc tędy będę szedł. Dobra, na górę więcej nie da rady. Przeciwników. O, to ta fura. Przeciwników oczywiście nie wykrywa, ale przeważnie jest tak, że i tak jakiś zombiak zawsze się trafi. Okej, tutaj coś jest. Pewnie nasza dalsza droga na dach. Ale jeszcze tutaj eksplorację sobie przeprowadzimy. Tak, ja powinienem mieć totalnego bana na posiadanie jakichkolwiek płynów w domu. Siema Bałabilon, witam serdecznie. Coś to, jak to się, skąd ty się tu wziąłeś, chłopaku? Jak to się stało, że już jesteś z nami? Nie miałeś dzisiaj do roboty na 19? Chociaż mówiłeś, że możesz wcześniej wyjść. Bo to ma być tylko takie introduction. Nie wiem jakie jest polskie słowo, wiecie? Na to takie wprowadzenie do pracy. Wprowadzenie? Może i tak. No idziemy iść. Dawaj, Joel, jedziesz. Jedziesz? Paku. No dawaj. A to w tą mańkę trzeba. Nie w tą? Ty. W tą mańkę może iść, a w tą nie. A nie, może, tylko się coś zblokował, chłopaczyna. Szefowa odezwie się jak się... Co? Nie ma pracy. Polska nie chce pracować, więc w dniu zaczęcia pracy ogłoszono zastrzeżenie kwarantanny i zamykanie firm. O cholera. Szefowa odezwie się jak się poprawi, ale kiedy się poprawi, to już... Gota wie. Jak doczytasz czat, to się dowiesz. Nie no, myślę, że to kwestia czasu, bo Mobilon, nie traćmy nadziei. Ogólnie teraz przez to zaostrzenie wiele firm ma kłopoty, jeżeli chodzi o tam zamykanie i tak dalej. Więc no trzeba po prostu to przetrwać. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko gitara. Okej, przydałoby się tą rurkę wymienić. Co my tu mamy? Fajna miejscówka, a bo to jest chyba nasza chata w ogóle. My się mieliśmy tu chyba dostać po coś. Znowu nożyczki. Musisz poczekać. No dobra, no to czekamy wszyscy, no. Czekamy wszyscy, mamy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Bo muszę skoczyć tam na dół, no bo gdzie tu indziej? A nie, tędy, patrzcie. We're okay. They can't see us. Okay. Okay, jest cutscena kolejna. Oh! Ja pierdyka.
Co jest do cholery? To jest... Ojciec z synem tu się pewnie skitrali. They're not the bad guys. Lower the gun. Man, you hit hard. Yeah, well, I was trying to kill you. Yeah, I thought you were one of them too. Then I saw you. If you haven't noticed, they don't keep kids around. Survival of the fittest. Ugh. You're bleeding. That's just nothing. I'm Henry. This is Sam. I think I caught your name was Joel. Ellie. How many are with you? They're all dead. Hey, we don't know that. There were a bunch of us. Someone had the brilliant idea of entering the city, look for supplies. Those fuckers, they ambushed us, scattered us. Now it's all about getting out of this shithole. We can help each other. Ellie. Safety in numbers and all that. She's right. We could help each other. O nie. Nie lubię łączyć sił i powiększać grupy. Zdecydowanie wolę grać sam. Przy plączu tylko pod nogami zostawiają drzwi do łazienki. Follow me. A jeszcze mamy za nim iść. Super. Dobra, próbujemy tutaj jeszcze coś podnieść. A propos jeszcze tego zaostrzenia tej całej kwarantanny, to najbardziej chyba, powiedzmy, odczuwalne będzie to, że z tego co czytałem, zostało wprowadzone coś takiego, że nawet jak wychodzicie na spacer, powiedzmy wy i nie wiem, wy i wasza żona, czy dziewczyna, czy ktoś, to musicie być 2 metry od siebie, co nie? W sumie się tak na dobrą sprawę nie opyla wychodzić. Ulepszono mołotowy. Promień eksplozji zwiększa się 1,5-krotnie, nieźle. Także no nic dziwnego, że w takim przypadku zamykają też właśnie chociażby piekarnie czy cukiernie. Nic tu więcej nie ma. Dobra, idziemy za nimi. Przydałaby się nowa rurka albo jakaś deska. Tak, tak. Nieletni poniżej 18 roku życia nie mogą bez opieki chodzić po ulicach. No to też jest takie dosyć frustrujące, podejrzewam. Szczególnie dla osób takich, wiecie, 16-17 lat, które są właściwie już samodzielne od kilku lat i trzeba z rodzicem chodzić. No to tak trochę cienko. Dobra, oni idą tamtędy, ale ja oczywiście idę tędy. Bo exploration, wiadomo. Uwielbiam te pomieszczenia, które trzeba otworzyć ostrzem, bo przez to, że poświęcamy ostrze, to zawsze jest praktycznie gwarancja jakiegoś fajowskiego lutu. I to już się sprawdziło wielokrotnie, więc w ogóle mi tego ostrza nie szkoda. Aczkolwiek mogli zrobić coś takiego, że wiecie, takie domy pod puchy, nie? Że otwieracie ostrzem, poświęcacie cenny materiał, ostrze jest naprawdę mega fajne, poświęcacie je, a tam na przykład, nie wiem, 5 czy 6 zombiaków i poświęcacie ostrze i jeszcze przy tym tracicie... faza głęboka. Okej. I na przykład poświęcacie to ostrze, a tam jest, nie wiem, 5 czy 6 zombiaków, których okej, pokonacie, ale na pokonanie ich zużywacie jeszcze więcej zasobów i wtedy to by było takie wchodzić, nie wchodzić, a jak będą zombie, co wtedy? A tutaj widzę, że tak nie ma. Przynajmniej mi się jeszcze nie zdarzyło ani razu. No dobra, moi drodzy, wychodzi na to, że spotkanie tutaj z panami to będzie końcówka naszego YouTube'owego odcinka, więc ja sobie tutaj pozwolę po tym pokoiku zrobić zapis.